Też Monika podsunęła mi świetną książkę a propos pewności siebie i głosu. Że jak ktoś zna temat, to w rozmowie już będzie wiedział, czy ta osoba jest dobrze, jakby jest silna, jest zbudowana, wie czego chce, czy jest po prostu niepewna. Tak. To jest niesamowite. Tak, to się bardzo przekłada na głos. Przecież bardzo. Jeżeli jesteśmy zestresowani, to od razu ten głos jakoś idzie do góry. Ja mam tak, że na przykład ramiona mi od razu idą w górę, tak. Nie? Tak, tak się chowam. Tak.